Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam już ostatni, oficjalny zwiat sezonu 7 oraz przekażę informacje na temat nowego pojazdu. Dzisiaj o 18:00 Fortnite na swojego Twittera stawił ostatni zwiastun sezonu 7 przed jego premierą. Tym razem zwiastun wygląda następująco, a dopisek brzmi: wznieś się na nowe wysokości. Sam obrazek to przybliżenie na małą postać z poprzedniego zwiastuna. Jest to też zapowiedź nowego sposobu przemieszczania się, tyrolki, które już mieliśmy okazję omówić. Do tego mamy oczywiście lepsze spojrzenie na samą postać. Widać, że ona także ma jakieś pazury i futro. I może to być skin wielkiej stopy czy Yeti. Niestety trudno jest więcej wyczytać z tego zarysu. Ale jeśli dobrze się przyjrzycie w pewne miejsce, to tak, to jest samolot. I mogę powiedzieć ze 100% pewnością, że już jutro będziemy mieli okazję polatać takim cudem. Kilka tygodni temu w plikach gry pojawiły się dźwięki pojazdu powietrznego, czyli samolotu. I jeśli śledziliście mój kanał, to na pewno już o tym wiecie, albo przynajmniej wam się teraz o tym przypomniało. Ale to nie wszystko. Sam opis tego zdjęcia sugeruje, że będzie możliwość wzbicia się w powietrze, a do tego skrywa się mały samolocik w tle. I Epic już oficjalnie zapowiedział tryb kreatywny Fortnite. Z ich postów i filmików twórców poznaliśmy kilka szczegółów. Jak mniej więcej będzie wyglądała mapa sezonu 7? Poznaliśmy nawet nowego skina? A ponadto, na jednym z oryków gameplayu na nowym trybie, gracz przeglądający przedmioty możliwe do postawienia, ujawi nam ikonę tego samolotu. Zobaczcie sami. Tak mniej więcej będzie on wyglądał. Tylko teraz pytanie. Gdzie? Myślę, że wraz z nowym pojazdem, gdzieś na mapie pojawi się nowa miejscówka poświęcona samolotom, albo na różnych miejscach na mapie będą pasy startowe. Albo ten pojazd będzie dostępny tylko na trybie kreatywnym. Zobaczymy. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Poza tym, na mapie zaszła kolejna zmiana. Teraz, wraz z górą lodową nie idą tylko tafle lodu i potężna chmura, ale i rzeza polarna, którą widzieliście do teraz w tle. Będzie ona też widoczna nad nową miejscówką w sezonie 7. Ja już nie mogę się doczekać, a wy? I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.